Cześć i czołem, Szymon Palczewski, Cyber Defense 24. Odwiedzamy miejsce, które jest fundamentem łączności Wojska Polskiego. Witajcie w Bydgoszczy. Słysząc hasło cyberwojska, od razu na myśl przychodzi dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że to cyfrowe serce armii składa się z wielu ważnych elementów. Jednym z jego fundamentów jest Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, które wykorzystując sieci i systemy teleinformatyczne umożliwia łączność, bezpieczną łączność między komórkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP. Centrum jest odpowiedzialne za utrzymanie stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym m.in. systemów łączności radiowej, łączności satelitarnej oraz systemów informatycznych i bezpieczeństwa w przydzielonym regionie odpowiedzialności. Jak wygląda od środka? Zobaczcie sami. Panie kapitanie, znajdujemy się w Regionalnym Centrum Informatyki w Bydgoszczy, czyli jednym z fundamentów dowództwa komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale też Wojska Polskiego, bo przecież odpowiadacie za chociażby łączność dla Sił Zbrojnych RP. Dlaczego to takie ważne w wojsku mieć dobrą, jakościową i bezpieczną przede wszystkim łączność? No, łączność przede wszystkim to nerw armii. Od tego właściwie zależy wszystko, tak? Działanie na polu walki, informacja jest najważniejszym elementem w dowodzeniu. Dowódcy potrzebują rzetelnej, wiarygodnej informacji. My ją oczywiście zapewniamy poprzez systemy teleinformatyczne, poprzez przewodową i bezprzewodową łączność. Takie mamy zadania i to realizujemy na coś. Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz to nie tylko praca w czterech ścianach. Jesteśmy na zewnątrz, wokół anten. Przypominają, można powiedzieć, park linowy, bo są ze sobą połączone. Dlaczego tak się dzieje? Te anteny służą właśnie do łączności krótkofalowej, dalekiego zasięgu. Rozmieszczone są w trzech kierunkach świata, po to, ponieważ one promieniują kierunkowo. Jaki jest zasięg takiej anteny, skąd może czerpać sygnał? To znaczy, w zależności od propagacji fal, zasięg to jest 2,5 tysiąca kilometrów. O, to naprawdę robi wrażenie i z każdej strony świata może odbierać sygnał. Dotarliśmy do gabinetu komendanta. Panie pułkowniku, przychodzi młody człowiek do RCI Bydgoszcz. Co zyskuje? Pracujemy i mamy dostęp do najnowszych technologii. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, pracujemy na sprzęcie, na oprogramowaniu, na systemach, których dostęp dla takiego zwykłego cywila jest niemożliwy. Tutaj można to dotknąć, można to zobaczyć, można cieszyć się pracą na tychże systemach. Młodzi ludzie, którzy tu przychodzą, są zaskoczeni nowościami, są zaskoczeni jakością i są zaskoczeni poziomem tego, co tutaj spotykają. Z rozmów z nowo przybyłymi żołnierzami jasno wynika, że ich oczekiwania związane ze służbą w RCI są jakby przekroczone tutaj na miejscu, czyli nie dość, że są spełnione, to nawet są mile zaskoczeni tym, z czym tutaj się spotykają. Panie kapralu, jak w ogóle się pan znalazł w tym miejscu? Co trzeba było zrobić, żeby tutaj być? To ciekawa historia, bo generalnie jestem informatykiem z wykształcenia średniego. Potem poszedłem na studia. Na studiach zrobiłem legię akademicką. Tak właśnie zostałem kapralem. Później trafiłem do Wojsk Obrony Terytorialnej i w ten oto sposób właśnie znalazłem się w Regionalnym Centrum Informatyki. Konkretnie tutaj, na Jechcicach. A czym się na co dzień pan zajmuje? Na czym pana odpowiedzialność polega? Jakie pan ma zadania? Na co dzień zajmuję się operowaniem sprzętem radiowym. Często sporządzam różnego rodzaju też raporty. Zajmuję się również Tetrą i całą tą infrastrukturą Tetry. A czy to doświadczenie, które ma pan informatyczne, to przydaje się w tej pracy, w tej służbie?
Oczywiście, że tak. Bardzo często ma to powiązanie ze sobą. Tak jak w informatyce jest to pewien sposób łączności, często również jakieś są te urządzenia również zbudowane z różnych elementów, często właśnie na podobnej zasadzie co do komputerów. Czy ta służba to jest tylko siedzenie przed komputerem tutaj w centrum, w siedzibie, czy też podróżowanie po różnych poligonach, działania w terenie? RCI Bydgoszcz zabezpiecza wiele lokalizacji. Służba wiąże się również z uczestnictwem w różnych przedsięwzięciach, które w tych lokalizacjach są realizowane. No, tyle mogę powiedzieć, że nie tylko przed komputerem, czasami jest to, dzieje się to też również w terenie. Służba w RCI dla młodego człowieka wiąże się również z jego rozwojem. Zapewniamy wsparcie zarówno specjalistyczne poprzez kursy krajowe i zagraniczne, jak również szeroko pojęty monitoring starszych kolegów, którzy swoją wiedzę mają już na wyższym poziomie i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, które zdobyli w RCI. Pozostańmy w kwestii zasobów ludzkich. Co młody człowiek, przychodząc tutaj do RCI Bydgoszcz, do tego miejsca, zyskuje? Z perspektywy młodego człowieka, jakby pan mógł powiedzieć. Jeżeli tylko młody człowiek interesuje się łącznością radiową, bo być może jest krótkofalowcem, to bardzo nam się tutaj przyda. Jeżeli będzie potrzebował wsparcia, oczywiście starsi koledzy mu w tym pomogą, a dodatkowo będziemy go wysyłać na wszelkiego rodzaju kursy. Czy wy jesteście takim centralnym punktem na tej mapie łączności, czy każda jednostka jest tak samo ważna? Każda jednostka jest tak samo ważna, niemniej jednak jesteśmy tak zorganizowani, że jeden ośrodek może przejąć pracę innego ośrodka. Także wykluczenie, wyeliminowanie jednego ośrodka nie rozbraja całej łączności dla dowództw, dla ośrodków. Służba w RCI jest również bardzo dobrą trampoliną na służbę w jednostkach natowskich czy w jednostkach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nasi absolwenci zajmują czołowe lokaty w zawodach, w konkursach. RCI Bydgoszcz współpracuje również z uczelniami wyższymi, gdzie porównując wiedzę naszych oficerów i studentów na przykład Politechniki Bydgoskiej, jesteśmy traktowani tam jako eksperci. Dlaczego warto służyć w tym miejscu? Jest to wyjątkowe miejsce. Robimy coś, czego na rynku cywilnym ludzie zazwyczaj nie robią, aczkolwiek zajmujemy się również sprawami innymi niż tylko łączność radiowa dalekiego zasięgu. Jak często sojusznicy korzystają z waszych usług? Jak oceniacie tą współpracę, jeśli chodzi o partnerów z NATO? Współpraca jest oczywiście ciągła. Właściwie ćwiczenia na poligonie drawskim odbywają się praktycznie przez 320 dni w roku, więc tylko ten czas, kiedy poligon wymaga obsługi, jest nieoperacyjny. A tak, ćwiczenia są prowadzone non-stop. Jeżeli chodzi o garnizon Bydgoszcz, rzeczywiście mamy tu największe skupienie jednostek NATO. Chociażby w JFTC w Bydgoszczy w tej chwili odbywają się jedne z największych ćwiczeń Civics, więc ta interoperacyjność z innymi wojskami, z wojskami sojuszniczymi jest praktycznie ciągła. Zabezpieczamy dla nich oczywiście też łączność tutaj na terenie kraju, docelową do ich jednostek macierzystych, także no mamy wspólne oczywiście też sieci teleinformatyczne. Przez te wszystkie lata służby zdobyłem ogromne doświadczenie w dziedzinie łączności radiowej i uważam, że na rynku cywilnym zdobycie takiej wiedzy jest raczej niemożliwe. Dla kogo jest ta służba? Dla pasjonatów? Myślę, że przede wszystkim dla pasjonatów. Pasjonaci tutaj znajdą coś na pewno dla siebie. Jest to dla nich bardzo fajne pole do rozwoju, chociażby poprzez różnego rodzaju kursy w Warszawie i nie tylko, w różnych innych obiektach również w całej Polsce. Tak naprawdę bez doświadczenia można tutaj znaleźć coś naprawdę super. Panie Kapralu, czuje pan odpowiedzialność za kraj służąc tutaj, że robi coś wartościowego, ważnego dla Wojska Polskiego? Myślę, że jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ zabezpieczamy wiele ważnych ośrodków w łączność.
Ma to charakter bardzo strategiczny. Jakie cechy powinien mieć żołnierz, który chce tutaj służyć u Was w RCI? Żołnierz służący w RCI przede wszystkim musi chcieć. Musi chcieć się uczyć, musi chcieć pracować, musi mieć otwartą głowę, otwarty umysł na wszelkiej maści nowości, musi potrafić korzystać z zasobów, które tutaj są na wyciągnięcie ręki i również musi potrafić umieć słuchać starszych kolegów, którzy dobrą radą na pewno pomogą w jego służbie, w budowie jego potencjału. Jeśli chodzi o infrastrukturę, wspomniał Pan tutaj, że macie ten nowoczesny sprzęt. Jakby mógł Pan zdradzić, oczywiście na ile Pan może, jaki to jest sprzęt? Czy to jest sprzęt polski, natowski? Jak to wygląda od tej strony praktycznej? Może powiem ze swojej dziedziny, bo zajmuję się infrastrukturą serwerową, więc odpowiadam za jeden z większych w Polsce ośrodków przetwarzania danych. I powiem Panu, że sprzętem, którym dysponujemy, to nie możemy się pochwalić i jest to rzeczywiście wysoko wydajny, wysokiej klasy sprzęt teleinformatyczny, niczym nie odstępujący temu, który jest na rynku cywilnym, a wręcz nawet czasami pewnie i lepszy. Co daje służba w tym miejscu z Pana perspektywy? Z mojej perspektywy jest to praca w dynamicznym zespole, bardzo fajnym. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wojska, to jest bardzo ciekawe. Jest tu wiele różnych możliwości rozwoju, między innymi tak jak ja trafiłem na Centrum Radiowe Odbiorcze, jestem informatykiem, w związku z tym to wszystko się jakoś tak u mnie łączy. Jednym słowem, warto, panie kapralu. Zdecydowanie warto. Jak widzieliście, Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz to miejsce dla prawdziwych freaków, jeśli chodzi o informatykę i łączność. Wpadajcie na ich stronę internetową, sprawdzajcie informacje o rekrutacji i oczywiście zostawcie łapkę w górze i subskrybujcie kanał. Cześć i czołem!